Dobrze jest być rzeczywiście przed Bogiem w każdym czasie, ale właśnie tej dobroci i miłości doznają tylko ci, którzy są w świętym Jezusie Chrystusie, którzy chcą być na tych samych warunkach i na tej samej zasadzie, co był Jego Syn. Wtedy ci mogą powiedzieć, że naprawdę dobrze jest być z tym Bogiem. Wszyscy ci, którym się wydaje, że dobrze jest być z tym Bogiem dlatego, bo mam do kogo zawołać, kiedy coś boli, bo mam do kogo przyjść, kiedy czegoś mi brakuje, to nie znają tego Boga w rezultacie. Bardzo często traktują Go jako właśnie coś, co musi mi zapewnić tutaj na tej ziemi jakiś komfort, jakiś byt. Ale ci, którzy chcą poznać Go i chodzić tak, jak Chrystus chodził po tej ziemi, ci mogą powiedzieć, jak dobrze być z tym Bogiem dlatego, że On jest jedyną radością, jedynym szczęściem, jedyną moją miłością, jedynym moim pragnieniem, jedyną tęsknotą. I dlatego jest właśnie dobrze być z Nim. Dlatego dobrze jest z Nim chodzić po tej ziemi. Wczoraj, właściwie dzisiaj, kiedy tak stałem w pewnym miejscu i przyglądałem się temu, jak tak liczne, można powiedzieć, ruchliwe miejsce stało się nagle puste, nagle, można powiedzieć, z powodu nocy stało się po prostu ciche. Tak sobie pomyślałem, jak to jest w życiu chrześcijanina. Wiemy dobrze i Słowo Boże nam do nas wyraźnie mówi w niejednym fragmencie, że mamy chodzić za dnia, mamy chodzić w jasności, mamy chodzić nieustannie w takim pięknie Jezusa Chrystusa. I tak jak rozmawiałem ostatnio z pewną osobą w rezultacie, mogliśmy stwierdzić, że w życiu chrześcijanina, tego, który naprawdę stanął przed Bogiem, tego, który naprawdę czerpie swoje życie właśnie od Niego, jest tak, że jest cały czas dzień. Że naprawdę jest w tym życiu, nie ma czasu nawet na obijanie się. Nie ma czasu na to, żeby nic nie robić. Nie ma czasu nawet na to, żeby patrzeć w telewizor, czy patrzeć w ten internet i sobie tak przesiadywać, i żeby godziny zlatywały. Albo się jest z tym Bogiem rzeczywiście, albo się zyskuje, albo się traci. Wszelka naprawdę, i tego doświadczam, i już nieraz tym z wami się dzieliłem, że Bóg za to mu ogromnie dziękuję, że tak mocno naciska w moim życiu już od jakiegoś czasu na to, że albo będziesz zyskiwał te minuty, albo je stracisz. Albo stracisz ten swój czas na tym, że będziesz chodził wokół siebie i do mnie tylko przybiegał od jakiegoś czasu, albo będziesz ze mną przebywał nieustannie. Albo będziesz ze mną w nieustannej społeczności. Wiecie, tak poruszyło mnie was na pewno też, kiedy słuchaliście, jeszcze tak woli wstępu, słuchaliście to słowo z tego miejsca tam z Chrostkowa, kiedy było powiedziane, że Chrystus nie jest na nasze zawołanie. W sensie takim, teraz poczekajmy do końca, że w sensie takim, że Chrystus nie jest tylko wtedy, kiedy ci się chce. Nie jest wtedy, kiedy nam się akurat w ciągu dnia teraz mam godzinkę, teraz Jezu przyjdź, teraz ze mną bądź, a pozostały czas spędzam tak, jak mi się wydaje. Wiecie, tak do mnie to bardzo silnie dotarło, że Chrystus jest Panem mojego czasu. Jest królem mojego czasu, jest właścicielem mojego czasu. W czasu każdego z nas, przypominając sobie to, co powiedzieliśmy w wodach chrztu. To, co wypowiedzieliśmy naszymi ustami, co wyznaliśmy naszym całym sercem, że nasze życie już należy do Niego. Tak sprawdza się ten egzamin, przechodzimy codziennie. Naprawdę zobaczcie, i ja też właśnie widzę to, że Pan nas ostrzega. Dzisiaj mówi, jeśli głos mój słyszysz, nie marnuj już swojego życia. Wielu z nas siedzi przy różnych rzeczach. Diabeł próbuje nas naprawdę okraść. A tak jak było powiedziane w czwartek, o czym rozmawialiśmy, gwoli przypomnienia tych, którzy nie byli, było powiedziane, że stać nas na więcej w życiu duchowym.
stać nas na więcej. Ale wiecie, żeby człowieka było stać na więcej, to nie jest tak, że on sobie będzie siedział i nagle spadnie na niego jak kamień bogactwo całe. Ale on, jeżeli mówione jest stać mnie na więcej, to jest pierwsze co, to mnie przywołuje do Chrystusa, żeby jeszcze więcej spędzić z Nim czasu, żeby jeszcze więcej być takiej rozkoszy przebywania z Nim, a wtedy rzeczywiście mam świadomość tego, że jeśli będę przebywał w większej rozkoszy bycia z Nim, wtedy ten czas mojego tutaj bycia na tej ziemi będzie naprawdę czasem bogactwa chrystusowego w moim życiu. To nie bierze się tak znikąd. Słowo Boże nam mówi w wielu fragmentach, że tak jak postępujemy, tak jak tam, gdzie idą nasze serca, tam, gdzie jest nasz skarb, tam idą też nasze serca, tam, gdzie są nasze serca, tam jest też nasz skarb. Jak te dbamy o nasze serca? Naprawdę, jak codziennie dbamy o nasze serca? Czy to nie jest przypadkiem tak, że czegoś możemy się nauczyć? Dzisiaj jest wielu ludzi, ze smutkiem trzeba stwierdzić, wielu ludzi wyuczonych czegoś. Nauczonych, modlitwy nawet, nauczonych tego, żeby siedzieć na społeczności, nauczonych tego, żeby śpiewać, ale gdzie jest serce? Gdzie jest serce człowieka? Gdzie jest serce, kiedy mam godzinę wolną w ciągu dnia? Wtedy widać, gdzie jest moje serce. Kiedy nie ma brata, który by mi z boku powiedział, jakiegoś gorliwego brata, który by mi powiedział, braciszku, siadajmy do słowa. Kiedy nie ma siostry, która by powiedziała, chodźmy coś, zaśpiewajmy. Gdzie wtedy jestem? Kiedy jestem sam, można powiedzieć, przed obliczem Bożym. Gdzie wtedy? Wtedy widać, naprawdę to jest bardzo wyraźny, można powiedzieć, test. Wtedy dokładnie widać, gdzie jest serce człowieka. Kiedy ma wolną godzinę w ciągu dnia i albo wtedy biegnie do Słowa Bożego, do bycia w modlitwie, albo do tego, żeby rzeczywiście zachęcać, czy być z wierzącymi. Nie po to, żeby pogadać, ale żeby zachęcić do tego Chrystusa jeszcze bardziej. Czy może wtedy siadam gdzieś sobie w jakimś kąciku i mówię, no godzina na to, żeby sobie coś przejrzeć. Godzina na to, żeby no może coś tam zobaczyć. Wiecie, ostatnio pewien obraz mnie bardzo zastanowił, powiedziałbym wystraszył. Obraz pewnego człowieka, który wiele lat mając, wiele spraw zaglądając, wiele rzeczy znając, w pewnym momencie mam wrażenie, że pobiegł gdzieś w te rzeczy bardziej niż do Chrystusa. W pewnym momencie, słuchając tego raz i drugi i trzeci, zrobiło mi się smutno, bo nie znałem tego człowieka jakoś tak specjalnie, ale na tyle, ile mogłem go poznać, to znałem, mogłem zobaczyć tę delikatność chrystusową, aż w pewnym momencie, teraz właśnie, kiedy któryś raz z rzędu słuchałem, to mogłem zastanawiać się, czy nie stało się tak, że gdzieś za dużo czasu spędził ze złymi rzeczami. Z rzeczami, które wydawało mu się, że nad nimi panuje, a tymczasem w pewnym momencie one mogły zapanować nad nim. Gdzie przebywamy w wolnym czasie? Wydawałoby się, ktoś nawet by powiedział, nieraz ludzie mówią, przychodzą do kogoś i mówią, pokaż mi drogę, jak tutaj, jak tam należy iść. I wtedy mamy możliwość albo tego człowieka skierować do Słowa Bożego, albo rzeczywiście mówić mu swojej mądrości i pozostawić go w złym miejscu. Ja tak jeszcze Wojtego, naprawdę, kiedy tak stałem właśnie i patrzałem i modliłem się do Pana, przyszło mi bardzo mocno do serca to, co jest w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale. Tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Gdzie jest skarb Twój? W pewnym momencie myślałem, że kiedy ucieknę od pewnego rodzaju hałasu, kiedy ucieknę od pewnego rodzaju tego zgiełku, nawet tego miasta, tego licznego miejsca, w którym mieszkam, by było łatwiej. Dzisiaj w nocy zrozumiałem, że jedyne moje miejsce uciszenia, moje miejsce ucieczki, jedyne moje miejsce schronienia to Chrystus.
Naprawdę Chrystus. Z Nim można być najbardziej zgiełkliwym miejscu. Kiedy jest się w Nim, kiedy jest się z Nim, to wtedy ma się doznaje się spokoju. Można być w najbardziej hałaśliwym miejscu. I kiedy jest się z Nim, to można doznawać spokoju. Chwała Bogu za to. Tylko jak dobrze jest rzeczywiście być z Nim. Nie być w żadnych złych rzeczach. Zobaczcie, że Chrystus, chociaż mógłby opowiadać wiele, wiele, wiele o tych faryzeuszach, jednak zobaczcie, że to, co mówi, to mówi o nich. Ale jego skupieniem był Ojciec i Królestwo Niebieskie. Kiedy przyszedł tutaj na tą ziemię, pokazał nam bardzo dużo z tego życia w Królestwie Niebieskim. Chociaż wiedział, co dokonuje się wokół, chociaż ostrzegał, to jednak zobaczcie, że głównym, jakbyśmy porównali te elementy, ilość tych elementów, to byśmy zobaczyli, że te, nawet kiedy widział to zło, to jest jakimś fragmentem. Ale tak mocno się skupiał na tym miłości do Boga, miłości do tego Ojca. Chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi Koryntian. I na podstawie też tej miłości rozważyli fragment. 11 rozdział. 11. Drugi Koryntian, 11 rozdział. Od 9 wersetu. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być dla wam ciężarem. Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai. Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, być takimi, jakimi my jesteśmy. I tutaj się zatrzymamy. Znamy życie Pawła, widzimy, jak wyglądała jego misja, widzimy, jak wyglądała jego troska o zbory, widzimy, jak dniem i nocą napominał te zbory, kiedy był u nich, aby trwali jednomyślnie w Jezusie Chrystusie. Ale zobaczcie też i tą stronę Pawła, zobaczmy też tą stronę życia Pawła i zobaczmy ten 9 werset. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował. Co tutaj mówi Paweł? Paweł mówi, że zawsze zabiegałem swoim sercem o to, żeby Bóg był tym, który mnie utrzymuje. Ale też zawsze byłem w sprawie Bożej, aby dla nikogo z ludzi nie być ciężarem. Aby nikomu z ludzi nie być ciężarem. Ktoś by mógł powiedzieć teraz, no to więc wszyscy do pracy, zarabiajmy, dla nikogo nie bądźmy ciężarem fizycznym. Ale wiecie, to się przekłada na to. To prawda. Zobaczymy za chwilę dalej. I widzicie już to, że to jest prawda, że to się przekłada na życie fizyczne. Ale zobaczcie, czy przypadkiem nie jest tak, że nasze życie dla kogoś jest ciężarem i duchowym. Czy my pilnujemy się w swoim życiu, żeby moje życie, mój język, moje zachowanie nie było ciężarem dla drugiej osoby? Patrzymy wszyscy na Chrystusa i możemy powiedzieć jednym głosem, że dla nikogo nie był ciężarem. Dla nikogo. Nikt nie mógł powiedzieć, że był ciężarem. Nie myślał o sobie, nie myślał o tym, żeby inni biegali za jedzeniem dla niego, nawet kiedy ci uczniowie pobiegli tam przy tej Samarytance. Poszli po ten posiłek. To kiedy przyszli, to powiedział wam inny pokarm. Zobaczcie. I chociaż mógł, jako jeden z, można powiedzieć, z niewielu, powiedzieć, że to mi się należy. To jednak on nakarmił te 5000. Te 4000. To jednak on to uczynił, żeby dla nikogo, nawet tym właśnie ciężarem nie być. Zobaczcie, że tak często jest tak w naszym życiu, że ten ciężar, nie dbamy o to.
Dlatego też tak ważne jest w naszym życiu. Ważne jest. Wiecie, kochani, jesteśmy, każdy z nas jest w takim doświadczeniu tego różnych przeżyć, różnych doświadczeń. Znamy się, chwała Bogu za to, że możemy się znać, że możemy patrzeć na siebie, że możemy przebywać ze sobą, że możemy patrzeć na swoje jakieś słabości. Ale wiecie, to nas nie usprawiedliwia przed Bogiem. Dla nikogo nie być ciężarem. Pilnowałem się i będę się pilnował. Do czego zaprasza nas Paweł? Do czego nawołuje, co nam rozkazuje? A to właśnie to, żebyśmy pracą własnego serca, własnego życia byli nie dość, że utrzymanie swoje mającymi, to jeszcze innym usługiwali. Nieustannie. To mnie zachęca w Pawle i tak kiedy patrzę na jego życie, kiedy przeglądam te dzieje apostolskie, patrzę na to, jak on szedł, patrzę na te jego listy, to wiecie, co mnie zachęca? To mnie zachęca właśnie to, że on widział takiego Chrystusa. Taki Chrystus mu się objawił. Że nikt nie mógł powiedzieć, ten Paweł jest tylko ciężarem. Jeśli był ciężarem, to był dla tego, który grzeszył. Czy my rzeczywiście tak nam na tym zależy, żeby jedynie co, to być ciężarem dla tych, którzy grzeszą? Nie odpuścić, nie powiedzieć, nie machnąć ręką, ale rzeczywiście być tym, który zachęca, napomina, buduje, ale nigdy nie odpuszcza. Wiecie, dlaczego człowiek jest dla siebie ciężarem w chrześcijaństwie? Wrócę do wstępu, bo to było właśnie z tego się to wynosi. Dlatego, że nie przebywa z Bogiem. W każdej jednej chwili w swoim domu. To nie znaczy, że ten człowiek z racji swojego charakteru jest tylko ciężarem albo z racji swoich naleciałości i może w tym momencie powiedzieć, że no taki jestem. Otóż właśnie nie. Chrystus zmienia wszystko. Chrystus ma moc zmienić każdego jednego człowieka. Kiedy go zmieni? Kiedy on będzie przebywał z nim. Wtedy go zmieni. A jeśli człowiek nie przebywa z Chrystusem, nie daje mu się zmieniać, to wtedy rzeczywiście staje się ciężarem. Nie dość, że dla siebie, to jeszcze i dla innych. Naprawdę, to jest prosta rzecz. I tak kiedy wołałem do Boga, mówię, Boże, taka prosta rzecz. A w rezultacie tak gdzieś nieraz daleka. Naprawdę, siedzimy nieraz w jakichś rzeczach, oglądamy jakieś rzeczy, wydaje nam się, że one nie mają wpływu i wydaje nam się, że to nas w pewnym momencie ochroni, że może w tym momencie muszę to zobaczyć, żeby przed czymś ostrzec nawet mojego brata, moją siostrę. Ale jeśli Bóg tego nie chce, żebym nawet w tym siedział, to dlaczego tam jestem? Dlaczego nie przebywam w tym momencie ze Słowem Bożym? Dlaczego nie przebywam w modlitwie właśnie za ten Kościół? Dlaczego nie przebywam w trosce o ten Kościół? Nie zadzwonię tu zachęcić, nie zadzwonię tam zachęcić. Dlaczego nie ma tego? Właśnie dlatego, bo często nie mam z czego wziąć. Z czego wezmę? Zadzwonię, żeby komuś jeszcze wrzucić swój ciężar? Zamiast złożyć go na Chrystusa właśnie w tym czasie, w ciągu dnia. Pilnować się. Pilnować się tego, żeby rzeczywiście wszelki ciężar swój składać na Chrystusa, a też właśnie nie być dla siebie i dla nikogo innego uciążeniem, ale być zachęceniem. Jeszcze dzisiaj rano sobie powtarzałem w kuchni, wiedząc, że doświadczenie życia, również dzisiejszego, dało tak, można powiedzieć, żywo w kość. To wołałem właśnie do Boga i sobie przypominałem to, że naprawdę stać nas na wszystko, bo mamy Chrystusa. Na wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, to otrzymaliśmy. I stać nas na to w Chrystusie. Jak dobrze, kiedy naprawdę ten wolny czas wykorzystujemy na to, żeby być z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeśli ktokolwiek by nam przyszedł w tym czasie i powiedział nam, kiedy mamy rzeczywiście świadomość tego, że potrzebujemy teraz tego czasu, to jest mój wolny czas z Chrystusem, i przyszedł i by powiedział, nie musisz tak często siedzieć ze Słowem. Nie musisz tak z Nim przebywać. Nie musisz tak modlić się długo. Trzeba też żyć. To wiecie, uważam, że wniosek jest bardzo prosty. Uważaj na tego człowieka. Uważaj na tą osobę. Pilnuj się, żeby przebywać jak najwięcej z Chrystusem Jezusem, z Jego ludem i nie odpuszczać.
Nie odpuszczać ani na trochę. Chociażby przyszedł ktoś może nawet bliski i powiedział, że nie potrzeba się tak wysilać, nie trzeba być takim gorliwym, nie trzeba być takim zdecydowanym w sprawach czystości, w sprawach oczu, myśli, serca, nie trzeba być tak zdecydowanym. To w ten czas ty wiesz, mój Chrystus taki był. A jeśli będziesz tak dalej postępował, to będę się ciebie wystrzegał. Bo nie dość, że sam tego nie robisz, to innym przeszkadzasz. Tak rzeczywiście. Zobaczcie, jak postąpił Chrystus. Ktoś by powiedział zdecydowanie, ale ja widzę takiego Chrystusa, który wie, na czym Ojcu zależy. Co powiedział, kiedy przyszedł do Niego Piotr i powiedział, nie przyjdzie to na ciebie. Idź precz, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wiecie, to jest takie mocne, takie zdecydowane, to powiedział Chrystus, ale czy to nas nie skieruje w stronę Boga, żeby myśleć o tym, co Boże, a nie o tym, co ludzkie? Owszem, musimy pracować. Owszem, trzeba pewne rzeczy wykonać w domach naszych. Są obowiązki, są dzieci, jest rodzina, owszem, ale czy nie jest tak, że można to wykonać szybko i wtedy ten czas rzeczywiście przybiec do Pana, żeby nie być dla nikogo ciężarem? Wiecie, czym diabeł dzisiaj zwodzi ogromne masy ludzi, którzy myślą, że stoją w Chrystusie, a już odchodzą coraz dalej? Siedzeniem przy internecie. Siedzeniem tam i szukaniem jakiejś informacji, nie wiadomo czego. Naprawdę, jeśli ktoś służy Bogu i może to posłużyć się Panu Bogu, to każdy z tych dzieci Bożych, które służą, wykorzystując jakieś w tym internecie rzeczy, to oni dobrze wiedzą, że potrzebują z tym tyle i tyle czasu spędzić i ani trochę muszą z powrotem wracać do Pana. Jakby w sensie takim, że z powrotem wracać, żeby się sycić jeszcze bardziej, żeby tam móc, kiedy się siądzie, wygrać w tym boju i to, co dać, to dać i z powrotem wracać do Pana. I Bóg w ten sposób ochrania tych, którzy tam są. Bo to jest naprawdę, ja modlę się naprawdę, już Pan kładzie mi to gdzieś na serce. I myślę, że wy też również się o to modlicie. To nie jest jakaś rzecz nowa, jakaś nie wiadomo jaka. Ale modlicie się o to, żeby ci, którzy pracują na internecie, mogli pracować w czysty sposób. Naprawdę trudnej pracy się podjęli. Wchodzisz, gdziekolwiek tam wchodzisz, gdziekolwiek zerkasz, to diabeł po prostu, wydawałoby się, roztoczył całe swoje królestwo. Całe targowisko swoich kłamstw, szyderstw i wszystkiego, co tylko może mu się jeszcze podoba. Co może sobie jeszcze tam pozwalać. Roztacza tam wszystko. I jak dobrze jest, kiedy wykorzystujemy dobrze czas. Kiedy rzeczywiście tyle, co rzeczywiście jest tam pracy. Niech Bóg nam pomoże. Naprawdę, to jest bardzo ważna rzecz. Abyśmy modlili się za tymi, którzy Bóg używa w tym temacie. Aby chronił. A nas, którzy rzeczywiście mamy ten czas, też wolny, pracujmy dla Pana. Ale też właśnie trwajmy w Słowie Bożym. Trwajmy jak najwięcej w Słowie Bożym, mając świadomość tego, że Słowo i modlitwa prowadzi nas naprawdę bardzo często w te miejsca światłości, gdzie potrzebujemy jeszcze tak wiele ociosania, gdzie potrzebujemy jeszcze tak wiele oczyszczenia. 10. werset. Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achai. Widzimy tu charakter Bożego Sługi? Widzimy. Widzimy chlubę Bożego Sługi? Widzimy. Ale widzimy też Jego stanowczość. Widzimy to, jak mówi, że jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt nie odbierze w granicach Achai. Chluby z tego, że dla nikogo nie był ciężarem. Chluby z tego, że pilnował się i będzie się pilnował. Czy każdy z nas może tak powiedzieć, że to jest nasza chluba, że pilnuję się i będę się pilnował? To jest moja chluba w Chrystusie, że będę się pilnował. Że to jest moja chluba w Chrystusie, że będę rzeczywiście pilnował się w tym, żeby wykonać tylko to, co się Jemu podoba. I że nikt mi tego nie odbierze. To jest moja radość w Chrystusie. Ktoś by powiedział, człowieku, chcesz się tym chlubić, chcesz się wynosić nad innych? Nie, Chrystus wie. Co w tym momencie było również i w Pawle. W Pawle była naprawdę taka chrystusowa zaciętość do tego, żeby nic nie uczynić, co tylko by się Jego Panu nie podobało.
Dlatego potrafił tak stanowczo powiedzieć, że nikt mi tego nie zabierze. Tego będę trzymał się do swojej śmierci. Ilu z nas dzisiaj jest tak zadziornych, można powiedzieć, zdeterminowanych, żeby w tym tak trwać i mówić właśnie, że nie zabierz mi tego. Chociażby gdzieś ktoś próbował to osłabić. Naprawdę, zachowaj nas, Panie, żebyśmy dla siebie tym, żebyśmy byli, co będzie osłabiało. Niech Bóg nas zachowa. Nasze domy, nasze relacje w zborach, niech Bóg zachowa, abyśmy rzeczywiście w zborze, abyśmy byli dla siebie zachętą, nigdy nie byli tym ciężarem dla kogoś. Wiele też i mówimy rzeczywiście słów, ale czy chlubą moją jest to, że będę się pilnował również, będę pilnował moich ust? Wiecie, wy dobrze wiecie. Wszyscy dobrze wiemy, jak można być ciężarem z powodu swoich ust. Również dla drugiej osoby. Jednym z największych ciężarów. Dla drugiej osoby można być z powodu swoich ust. Dobrze jest się pilnować w Jezusie Chrystusie. Swoich ust. Psalmista mówi o tym, żeby Pan stanął nad ustami Jego. Pan zapanował nad ustami Jego. Pan był tym, który stanie u wrót tych i przypilnował rzeczywiście, co z nich wychodzi. Jak dobrze jest to, kiedy w domach naszych i w każdym jednym miejscu dbamy o to, pilnujemy się tego. Żebyśmy naprawdę postępowali tak, żeby to było naszą chlubą. Że nie odpuszczę. Że nie przepuszczę przez moje usta. Będę się tym chlubił przed moim Panem, że teraz Chrystus mieszka we mnie. I nic, co nieczyste, ze mnie już nie popłynie. Ilu z nas może się tak chlubić? Ktoś by powiedział, to jest niemożliwe. Otóż kiedy przebywamy nieustannie z Chrystusem Jezusem, kiedy dbamy o każdą jedną chwilę, całe nasze życie, to jest to możliwe. Bo On wtedy nas prowadzi w to miejsce. Ktoś by powiedział, no przecież to z łaski jest, za darmo. A ja widzę w Słowie Bożym i widzę to w Pawle, że Paweł mówi, oczywiście, to jest wielki Boży dar, ale Bóg kieruje ku temu serce swojego sługi. I mówi, jeśli będzie ci na tym zależało, jeśli będziesz do tego dążył, dlatego Paweł pisał do Filipian, że biegnę, aby to zdobyć. I wielu by mogło, jak Koryntianie, tego w jakiś sposób może nie zrozumieć, bo Paweł tutaj mówi, dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. Dlaczego dziecko Boże, sługa Boży jest taki w tych sprawach zdecydowany? Dlaczego w tych sprawach nie odpuszcza? Dlaczego w tych sprawach mamy nie odpuszczać? Ktoś by nam mógł powiedzieć, że ty nie masz miłości do mnie, bo ty cały czas myślisz tylko o tym, żeby przebywać z Bogiem, cały czas myślisz tylko o tym, żeby samemu karmić się Chrystusem, albo myślisz cały czas o tym, żeby nieustannie być w tej czystości, chociaż tak nie mówimy, ale możemy powiedzieć, że ty myślisz tylko o tym czasie swoim z Bogiem. Kiedy tylko masz wolną chwilę, biegniesz w to miejsce. I ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego? A Paweł tutaj mówi, czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie. Jeśli miłujemy siebie nawzajem, to właśnie będziemy uciekali w to miejsce. Nieustannie. Będziemy w nim przebywać. A w codzienności właśnie w tych czynach, które wykonujemy na co dzień, będziemy w tym nieustannie odbiegać nawet w tych rzeczach fizycznych. Żeby być nieustannie z Chrystusem. Czy dlatego, że nie miłujemy naszych najbliższych? Czy dlatego, że coś mamy do nich, że uciekamy od nich? Otóż właśnie dlatego, żeby być dla nich podporą, wzmocnieniem, zachęceniem nieustannym. Bo jeśli ja nie mam, to co dam? Jeśli nie mam sam tego, to jak to dam drugiemu? To są proste rzeczy. Ale tak bardzo wiele pokazujące w życiu chrześcijan dzisiaj. A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę
by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy. I jeszcze na koniec można powiedzieć w tym akurat momencie upewnienie Pawła, że to, co czynię, czynić będę nadal. Inaczej mówiąc, nikt mnie nie zatrzyma. To jest podstawa mojego życia z Chrystusem. I nie zatrzyma mnie żaden człowiek. To jest moje życie, w tym chodzę, w tym widzę moje szczęście, w tym widzę moją radość. I w tym również dla Koryntian był on wielką pomocą. Czytamy te listy i widzimy, jaką ogromną zachętą był dla nich Paweł. Jaką wielką zachętą jest dla nas Paweł. Z czego on to wziął? Właśnie z tego bycia nieustannie z Chrystusem. Dlatego powiedział, tak będę. I my wiemy dobrze, znamy ten fragment tego, co on mówi do Tymoteusza. Pod koniec swojego życia biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Tak się też stało. Wytrwałem do końca. I wtedy też mógłby powiedzieć właśnie, czyniłem tak do teraz. I nikt mi nie odebrał tej podstawy. Czyniłem tak do teraz, że mogli wziąć to, jak to, że nie byłem dla nikogo ciężarem, że nie byłem winien niczyjej krwi, że nie byłem dla nikogo zgorszeniem, że nie mówiłem o jakiejś świętości, a moje życie zaprzeczało tej prawdzie, ale że żyłem, a jeśli tak nie żyłem, to nie mówiłem. Ale kiedy żyłem, to mówiłem wam o tym nieustannie. Wiecie, tak, prosty przykład nieraz. Siedzimy przy jakichś rzeczach w ciągu dnia. Siedzimy przy jakichś sprawach. I co byśmy zrobili, kiedy by stanął przy nas chociażby nawet ten Paweł w tym momencie? Czy nieraz nie byłoby nam głupio? W tym właśnie momencie. Szybko staralibyśmy się tego jakoś zagadać, żeby tylko nie patrzył na to, co robimy. Szybko może staralibyśmy się mu powiedzieć, że idź do kuchni. Teraz nie siedź w moim pokoju, wejdź do kuchni, ja tam za chwilę przyjdę. Czy tak by nie było? Bo mielibyśmy świadomość tego, że ten Paweł by nas za chwilę może napomniał, za chwilę by nas zganił, za chwilę by powiedział, w jakim miejscu jesteś, moi drogi bracie, moja siostro. Przecież Chrystus za to umierał, żebyśmy w tym miejscu już więcej nie byli. Żebyśmy byli w Jego świętości, w Jego czystości, nieustannie, w Jego pracy. Przebywali. Gdzie jesteś, mój drogi bracie? Gdzie jesteś, moja siostro? W tym czasie. Nie rób tego więcej. Zasmucasz tak Zbawiciela. Wiecie, a przecież jest napisane, że cały czas Chrystus patrzy na nas. Że jest nieustannie tym, który nas widzi. Co w każdym miejscu, w każdym czasie robimy. I jak chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że jak kochamy Go samym swoim sercem, tak nie trzeba nas nakłaniać do tego, żebyśmy wolny czas spędzali z Nim. Jak tęsknię za swoim mężem, to przemywam z Nim nieustannie. Jesteśmy oblubienicą. Ostatnio mogliśmy z pewnym braciszkiem rozmawiać o tym, że jak ta oblubienica naprawdę powinna się cieszyć, że kiedyś już stanie na tym weselu z oblubieńcem. Ale jak dzisiaj wygląda radość tej oblubienicy? Jak się przygotowuje dzisiaj ta oblubienica? Jak ona się przygotowuje? Czy to nie jest tak, że ona się przygotowuje jakiś tylko tam czas, jakiś fragment w ciągu dnia? Czy całe jej życie, odkąd oddała Chrystusowi Jezusowi, odkąd oddała swoje życie właśnie temu oblubieńcowi, jest całym tym przygotowaniem, nieustanna minuta, w dzień czy w noc, jest tym przygotowaniem na ten najwspanialszy czas, na tę najwspanialszą rzecz, która ją może spotkać. Wesele z oblubieńcem. Czy czasem nie jest tak, że ta oblubienica właśnie marnuje swój czas, oddaje swoje tak błogie chwile i wtedy co ma powiedzieć ten oblubieniec? Czy nie jest mu smutno? Mówi, ja życie za ciebie położyłem. Ja ciebie, jak Bóg do tego Izraela, mógłby powiedzieć, to nawet w tej księdze Ezechiela czytamy, czy w innych księgach, wyrwałem was, obmyłem, natarłem solą, wziąłem was, kiedy byliście w tych wszystkich strasznych rzeczach. Wybrałem was sobie, a coś ty zrobiła ze sobą. Tam jest powiedziane Oholio czy Oholibo.
Coś wy zrobi, coś ty zrobiła Izraelu, coś ty zrobiła Judo. Co wy robicie tam? Dlatego jak dobrze jest mieć świadomość tego, co robimy w każdym czasie. Wiecie, to mnie tak napomniało i naprawdę zachęciło jeszcze bardziej do Chrystusa. To, co właśnie też było powiedziane ostatnio. I to jeszcze bardziej właśnie w ten sposób zrozumiałem, co też mówię jako świadectwo. Zrozumiałem, że nic nie dam. Że na nic mnie nie będzie stać, jeśli nie będę chodził jeszcze więcej z moim Panem. Jeśli nie będzie, nie więcej nawet, jeśli nie będę całego życia, całe moje życie, każda sekunda nie będzie z moim Chrystusem. Każda chwila. Naprawdę my to wiemy, kochani, ale pomyślmy o tym jeszcze bardziej. Co przynosimy każdą chwilą naszemu Panu? Czy rzeczywiście pilnujemy się tego? Czy nawet już w pewnym momencie może być nasza miłość tak gorąca, nasza miłość tak piękna, że w pewnym momencie nawet nie musisz się pilnować, ale widzisz, że to płynie naprawdę od Niego, od tego Ducha Świętego działającego w Twoim sercu, w moim sercu, że już nie myślisz, nie masz nawet chęci pomyśleć o niczym innym, jak tylko o Nim, o nikim innym, jak tylko o Nim. Niech Bóg nas zachowa od nas samych, od letnich serc i od tego, żebyśmy przestali się kiedykolwiek pilnować. Wiecie, narodzają się na nowo ludzie. I tak możemy powiedzieć, patrzą na nas, na tych, którzy już jakiś tam staż mamy, wchodzenie z Chrystusem, patrzą na nas i co wtedy zobaczą? Czy zobaczą gorliwość miłości do Chrystusa? Czy zobaczą działającego Chrystusa w nas? Czy zobaczą rzeczywiście tą miłość do Chrystusa zawsze na pierwszym miejscu? Czy zobaczą w naszym życiu, że Chrystus naprawdę jest najważniejszy? Od jakiegoś czasu, i chciałbym, żebyście naprawdę mogli to dobrze zrozumieć, że naprawdę to nie chodzi o to, żeby się przechwalać, ale od jakiegoś czasu zacząłem śpiewać też z Jaśkiem, on tak też wyraźnie mówi, nie jakieś tam pieśni, której by nie mógł zaśpiewać, ale śpiewamy bardzo często Jezus, Jezus, Jezus. Jezus Chrystus. I wtedy możemy też z innymi dziećmi tak śpiewać. I dlaczego to tak przychodzi do serca? Dlatego, żeby te dzieci zawsze wiedziały, kiedy dorosną, kiedy będą się zmierzały z następnymi doświadczeniami w swoim życiu. Żeby one wiedziały, że na to imię jest najważniejsze na tej ziemi. Że na to imię zegnie się wszelkie kolano. Że to imię, może im w tym imieniu jest moc zwycięstwa, siła do pomocy dla każdego z nas. I za każdym razem, kiedy będą wzywali tego imienia w pokucie, w uniżeniu, w świadomym rzeczywiście byciu przed Bogiem, Bóg ich wysłucha. Właśnie to imię. I dlatego powiedziałem już ostatnio i powtarzam to też mojej żonie. I ona też bardzo dobrze o tym wie. Też może mnie do tego napominać i zachęcać, że jedno pragnę, jedno też zobaczyłem, że nieustannie, żeby właśnie tym dzieciom jak najwięcej mówić o Jezusie. Jest ważne, żeby im wpajać jakieś zasady. Jest ważne, żeby ich wychowywać, jak to pisze Paweł, w porządku, w posłuszeństwie, w uczciwości. Ale najważniejszą dla mnie rzeczą, żeby im jak najwięcej wychować ich w imieniu Jezusa Chrystusa. Żeby to imię im brzmiało przez całe życie. Żeby to imię brzmiało im z miłości przez całe życie. Daj Panie Boże, ale kiedy będą w chwili doświadczenia, w chwili jakiegoś właśnie próby czy czegokolwiek w swoim życiu, tak jak każdy z nas, żebyśmy w tym imieniu rzeczywiście znajdowali nasze wyzwolenie, naszą radość, nasze odkupienie. Kiedy jesteśmy w jakiejś bitwie o czas, kiedy jesteśmy nieraz, wróg nas gdzieś zagoni. W tym zmarnowaniu czasu. Gdzieś zapędzi nas, że straciliśmy to pilnowanie tego. To właśnie możemy zawołać imienia Jezusa Chrystusa. I w tym imieniu jest zwycięstwo. W tym imieniu jest moc. W tym imieniu jest nasze wyzwolenie. Właśnie w tym imieniu. Dlatego też bądźmy zachęceniem dla tych następnych
też i pokoleń, nawet dla tych dzieci, żeby one jak najwięcej tego Chrystusa mogły słyszeć, jak najwięcej o tym Chrystusie. Jak najwięcej mogły usłyszeć o tym Jezusie. I dlatego wtedy im więcej będzie w nas tego Chrystusa, tym więcej będziemy dla siebie zachętą i już nigdy ciężarem. Im więcej będziemy mówili sobie o tym Chrystusie Jezusie i tak żyli, to będziemy tak ogromną dla siebie zachętą, że będzie nam dobrze być ze sobą. Dobrze być ze sobą. Bo wszędzie tam, gdzie tego Chrystusa, wszędzie tam, gdzie wdarło się niedbalstwo, jak pisze Jeremiasz, wszędzie tam, gdzie wdarło się jakieś niechlujstwo, tam później jest rozmów pełno, może o innych, ale tak mało o Chrystusie. Tak mało o tym pięknie zwycięstwie Jezusa Chrystusa. I dlatego człowiek się później szamocze, później człowiek chodzi wokół złych rzeczy, później człowiek biadoli nad złymi rzeczami, zamiast rozmawiać o Chrystusie. Być w szczęściu. Przychodzą nieraz do nas ludzie, jacyś, odwiedzają nas, odwiedzamy się nawzajem. Ile wtedy mówimy o naszym Chrystusie? Czy to nie jest napominające, zachęcające nas? Ile wtedy kierujemy całą uwagę tych odwiedzin, może tego bycia razem, na Jezusa Chrystusa? Ktoś by powiedział, trzeba żyć. A no właśnie, trzeba żyć. A życie to Chrystus. Także trzeba żyć. Niech Pan nam naprawdę pomoże, bo każdy z nas się z tym doświadczeniem gdzieś zmierza. A Chrystus się nic nie zmienił. Dlatego życie, stanie człowieka, posiadanie człowieka więcej i więcej dawanie, to właśnie jest Chrystus. To jest właśnie to. Dlatego i wtedy kończą się wszelkie niesnaski, wszelkie nieporozumienia, wszelkie kłótnie, zwady, odszczepieństwa. Wszystko się kończy, kiedy my przebywamy nieustannie w Chrystusie. Wtedy uciekamy na bok, kiedy jest jakaś sytuacja, która mogłaby coś sprowokować. Odchodzimy i nie ma nas w tej sytuacji. Mówimy faktycznie beze mnie. Już w tej sytuacji nie biorę udziału. Idę do Ciebie, Jezu, bo Ty możesz pomóc przejść przez te wszystkie emocje. Jak pomaga, to wy wiecie, my wiemy. I wtedy rzeczywiście tam, gdzie udało się zwyciężyć, tam możemy powiedzieć, przeszliśmy przez największy ten, można powiedzieć też tą próbę bycia ciężarem dla drugiej osoby. Powiedzenia ciężkich słów, które może gdzieś padają. O, dałby Pan Bóg nam naprawdę jeszcze więcej tych pięknych zwycięstw Chrystusa Jezusa w nas. I Bóg chce tego dawać. I dziękuję Mu za to, że chce tego dawać, abyśmy dla siebie byli przyjemnością. Żeby kiedy się widzimy, być tą naprawdę przyjemnością. Móc uśmiechnąć się do siebie serdecznie. Móc się cieszyć w swoim sercu. Móc to pokazywać, tą radość na zewnątrz. Że dobrze nam być ze sobą. Dlaczego? Bo przynieśliśmy sobie nawzajem Chrystusa. Bo przynieśliśmy sobie nawzajem miłość Chrystusową. Ciepło, delikatność, uniżenie Chrystusowe. Nie przynieśliśmy swojego starego człowieka, ale przynieśliśmy Chrystusa samego. Dlatego dobrze nam może być. Dopomóż nam, Panie Boże, w tym. Amen.